Jestem taka podekscytowana jak nigdy! W końcu jest pierwszy siadany filmik. No. Wiem, że długo czekaliście. Z moją najlepszą, nawet nie wiem, czy powinnam powiedzieć przyjaciółką, z moją siostrą, z najważniejszą osobą w moim życiu! Ale się cieszę, fajnie! Jakby ktoś nie wiedział, to żyję pod kamieniem. Jak mówię po polsku? Under a rock? Mhm. No, w piwnicy? Jakby ktoś nie wiedział, przedstaw się. Ale będę dolar. Tak, to jest Ania, najwspanialsza osoba na świecie. Od razu mówię, że jest to pierwszy filmik z wielu, które razem nagramy. Tak, planujemy Best Friend Tag i różne filmiki. Mm. Spokojnie, to jest pierwszy, na pewno nie ostatni raz, który zobaczycie. Mam nadzieję, że Nicole mnie zaprosi jeszcze do swojego domu pięknego i w końcu nagramy jakiś więcej tych filmików. Mówię wam, Ania jest po prostu my soulmate. Dzisiaj nagrywamy filmik Dwie prawdy, jedno kłamstwo. Prawie powiedziałam dwie kłamstwa. Dwie kłamstwa! Każda z nas ma po 5 serii pytań i mówimy w jednej serii dwie prawdy, jedno kłamstwo. Druga osoba musi zgadnąć, co jest kłamstwem. A na końcu ta osoba, uwaga, która przegra, mamy karę. Kara! Łyżka niezwykłej, ale super hot chili sriracha. Wypicie łyżki, uwaga, nie ma wypluwania, to jeżeli ktoś wie, co to jest, nie w wersji zwykłej, tylko w tej wersji, to wie, że to jest śmiertelne. I dlatego podjęłyśmy się tego wyzwania. A zgadnijcie, kogo to był pomysł? Rock, paper, scissors, kto zaczyna pierwszy. I na shoot wyszczelamy. A mówimy po polsku, żeby wszyscy rozumieli? Nie wiem, jak to jest po polsku. No, kamień, papier, nożyce. A jak jest shoot? Nie wiem, start. 3-4. Kamień, papier, nożyce. Oh my god, ale śmiesznie. W ogóle nie miałam nic przygotowane, bo się nie dzwonię, a ona nic nie ma, a ja grrr. Oh nein. Dobra. Okej, okay, jesteś gotowa? Jestem. Parę lat temu, kiedy byłam na nartach, to jechałam, co nie, na nartach i wywróciłam się. I przekręciłam nogi w taki sposób, że jak mój tata, który stał na górze i widział mnie, to był pewny, że złamałam sobie nogę. A w sumie to dwie nogi. No i podbiegł do mnie, ale okazało się, że nie mam złamanych tych nóg. Drugie. Jak byłam na nartach z naszymi znajomymi, z sąsiadami, których pozdrawiam. I uczyłam się jeździć na nartach wtedy, byłam mała. No i jechałam na takim orczyku. I wypadłam z tego orczyka. Co to jest orczyk? No jak jedziesz do góry, no nie? Na nartach i wsadzasz na ten... O Jezu, ja tak się boję tego! No to jest okropne, no. Nie lubię tego. No i wypadłam z tego orczyka, nie mogłam się utrzymać. I wszyscy po mnie przejeżdżali, razem z moją ciocią i dwoma synami. Wszyscy po mnie przejechali. A trzecie to jest takie, że jak byłam na nartach i jechałam tym razem na tym takim krzesełkowym, no, do góry, to wypięła mi się narta i spadła mi. I jechałam potem na jednej narcie. To spadła ci tak na dół? Na tak, 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 na dół mi spadła i tak prawie się tak wbiła pod takim kątem w śnieg. I zjechałam na jednej narcie tak, i tak kinkami musiałam się odpychać. I w końcu wzięłam tę nartę. Które jest fałsz? Myślę, że kłamstwem było to drugie, bo coś kręciłaś z tym przejeżdżaniem. Źle! Wiedziałam, że nie będzie. Które było kłamstwem? Trzecie. Trzecie. No, ona było takie nieprawdopodobne, nie miałam jej powiedzieć, ale stwierdziłam, że... Zacznijmy od łatwego. To jest najłatwiejsze. Jezu, ale się boję. Tak już na 100% miałam mieć na imię Diana. I moja babcia była tak przekonana o tym, że tak mi rodzice dali na imię, że jak przyjechała do Ameryki, to powiedziała, pokażcie mi tą Diankę i w ogóle już tak... Było, no już pewne, już wybrane imię. W ostatniej chwili tylko zmienili moje imię na Nicole. Drugie. Moje drugie imię, czyli Olivia, wybrała moja ciocia chrzestna. O Jezu, skąd mam to widzieć? I trzecie. Gdybym była chłopakiem, miałabym na imię Alex. O kurde. Drugie jest fałszywe. Do swojego końca. Wiem. Jak byłam mała, no, to i kiedy miałam tak około rok, no ja tego nie pamiętam, tego mi opowiadali rodzice, nie?
to byłam z moją mamą w domu, mojego taty nie było i powiedziała mi, żebym przyniosła jej dwie cebule. Miałam rok wtedy, nie? I myślała, że tego nie zrozumiem. A ja poszłam do pokoju i przyniosłam jej te cebule. Moja mama była w wielkim szoku. Okay. Drugie. Na swoich chrzcinach zwymiotowałam na mojego tatę. No to jest coś w twoim stylu. Serio. I trzecie. Jak była mała, to raz kichnęłam tak mocno, że wszystko wyleciało na moją mamę i jeszcze ją oplułam. W ogóle skąd ja mam wiedzieć? O cebulę, że przyniosłaś. Serio? No tak to być, to był fenomen. Co to było to trzecie? Bo mnie wtedy rok miałam, że kichnęłam na moją mamę i ją oplułam i wszystko wyleciało na nią. Aha, czy zmiotowałaś na nią? Nie, no tak kichnęłam, że tak poszło. Aha, to jest kłamstwo. To? Do kichnięciu? Tak! Yes! Aha! Raz mieliśmy z rodzicami jechać na wakacje, na Florydę. Mhm. I pojechaliśmy na lotnisko i byliśmy już ubrani w takie ciuchy, wiesz, to u nas była zima, tam ciepło, byliśmy ubrani już w shorty, ja miałam w ogóle ten taki naszyjnik, taki hawajski, byłam taka gotowa na takie ciepłe wakacje i się tak cieszyliśmy. I podchodzimy właśnie z naszymi biletami, z paszportami, z wszystkim do pani i okazuje się, że przez przypadek w biurze podróży źle nam zabukowali lot i że miesiąc wcześniej mieliśmy lecieć na Florydę, bo nas źle zrozumiała i ona się pomyliła. No i nie polecieliśmy w ogóle na tą Florydę i ja cały czas płakałam przez ten głupi błąd tej pani, że źle wpisała miesiące. Drugie. Pojechaliśmy z rodzicami na wakacje i poszliśmy do restauracji, zamówiliśmy i nad restauracją były apartamenty i ktoś coś gotował na piecu, zostawił to i się podpalił apartament, cały budynek i się paliła ta restauracja i szybka była ewakuacja i strasznie wszystkich ewakuowali, ja w tym byłam z rodzicami. Okej. I trzecie, jechaliśmy do Nowego Jorku samochodem i zepsuł nam się samochód w Ohio. No i musieliśmy się zatrzymać w tym Ohio, w hotelu. Kilka dni musieliśmy, zanim nam to naprawili. I jechaliśmy do Nowego Jorku na tydzień. Więc Ohio, znaczy było bliżej niż dalej do Nowego Jorku i przez to zatrzymanie musieliśmy wrócić z powrotem do domu, bo tyle dni minęło, że nie mogliśmy wrócić do Nowego Jorku. I musieliśmy pojechać do domu i nie pojechaliśmy do Nowego Jorku. Trzecie kłamstwo. I'm sorry! Wiesz, kto będzie oglądał ten filmik na pewno? To. Się poplułam. Jak byłam w podstawówce, to jeden. Zapłaciłam swojemu koledze i wszyscy się na to składaliśmy, żeby zobaczyć, jak zlizuje ze ściany śmietanę, bitą śmietanę z takich gofrów, które były podawane w sklepiku. Drugie, jak byłam na takiej wycieczce, od mojej mamy pracy były organizowane takie wycieczki co jakiś czas, najczęściej w góry, no i jeździliśmy na te wycieczki i raz pojechaliśmy do Gronia i tam z rzeka Białka. No i wybraliśmy się na ten spacer tam i byliśmy z takimi znajomymi, z takim chłopakiem. On był tam starszy ode mnie, w ogóle chciałam się przed nim trochę popisać. No i łaziliśmy po kamieniach typowe, na tej rzece. Typowe! A to było tak jakoś w marcu, na przełomie marca i kwietnia. Się przewróciłaś. Tak, przewróciłam się i wpadłam do tej rzeki. Cała była mokra, a ta rzeka miała jakieś 4 stopnie. W ogóle była wielka panika, że Anusi się coś stało, nie? Że będzie przeziębiona. A trzecie to było takie, że w podstawówce wychodziliśmy na wiosnę na podwórko. I takie najfajniejsze miejsce było przy takim drzewie, tam się wszyscy zbieraliśmy. To było takie fajne miejsce i nie wiem dlaczego jeden kolega tak się, na kolega, on był z klasy C, tak się na mnie jakoś wkurzył, że zaczął mnie dusić. Tak się na mnie rzucił, zaczął mnie dusić. I podbiegł Bolo i mnie uratował, a potem mu dziękowałam za to. Śmietana zlizowanie jest prawdą. Drugie to było z tym, że wpadać do rzeki, to też mi się wydaje prawdą. Trzecie też mi się wydaje prawdą. No. Drugie jest fałszem. Tak.
Yes, baby! Ha, ha, ha! Dwa, dwa jest! No dobra! Udało ci się. Jak byłam mała, wypiłam przez przypadek szampon i trafiłam do szpitala. Musiałam mieć przepłukanie żołądka. Mhm. Drugie, miałam chomika. No. I ten chomik tak sobie chodził po kuchni i poszedł pod piec. I moja mama mówi, nie, zostaw go tam, nic mu się nie stanie. I ja chciałam go wyciągnąć i tak minęła godzina czy coś tam, chomik nie wychodził. Odstawiamy piec, nie ma go nigdzie, a za piecem tylko taka rurka do ściany. O kurde. I już wszyscy w ryk, że chomik poszedł, a tam wiesz, sama elektryka. Minęło 3 dni. I pojawiło się u mnie w mieszkaniu, w którym wynajmowaliśmy, ogłoszenie, że chomik żyje. Ogłoszenie, że chomik żyje? Tak, że znaleziono chomika. Znaleziono chomika? Że znaleziono chomika. Okazało się, że znaleziono chomika u mojego sąsiada na dole, że wyszedł im właśnie gdzieś tam z jakiejś rury, i że się nie wystraszyli, że to jakiś szczur czy coś. I moja mama poszła odebrać tego chomika i on był w ogóle taki zadbany w jakimś pudełku od butów i w ogóle. A najlepsze było to, że tam były 3 koty. Aha. 3 koty. Ale gdzie te 3 koty? W tym domu. Aha. W tym mieszkaniu. Nie zjadły go. I nie zjadły go. I trzecie. Byłam w Zakopanem z naszymi znajomymi z Ameryki i mieszkaliśmy w samym centrum, na tej głównej ulicy hotelu i byłam z takim Chrisem i jechaliśmy na dół windą. I on się strasznie bał, bo mu powiedziałam, że winda się zatrzyma, tak jak w filmach, że nie wyjdziemy z niej, że się nagle zatrzyma. I on zaczął płakać i zaczął naciskać wszystkie guziki w windzie i winda się naprawdę zatrzymała i nie mogliśmy z niej wyjść. I zaczęliśmy pukać w drzwi i to akurat było trochę widać, bo byliśmy już prawie na dole. I wyszli moja mama i jego siostra i się a ta siostra tak zaczęła śmiać, a on tak płakał, prawie ja zaczęłam płakać, bo byliśmy zatrzymani w tej windzie, tak jak scena z filmów. Jakie było pierwsze? Nie pamiętam. Że puknąłeś ten szampon, tak. To jest fałsz. Uwierzyłaś z tym chomikiem? Przecież ja to znam. Mówiłam ci, tak? No, chyba z 10 razy mi to mówiłaś. Głupkowate, że się nie da zgadnąć, a ja mam takie ze szczegółami. Jakie głupkowate? No, że cię mama opluła. Ja oplułam mamę! Okej, dobra. Teraz będzie seria, co zrobiłam po pijaku. Dobra, to powinnam wiedzieć. Okej, po pijaku zadzwoniłam raz do mojego kolegi, który mi się bardzo podobał i wyznałam miłość. Drugie, z kapuchą, jak byłyśmy u niej, to było, nie wiem, z rok temu, to weszliśmy na czat rulet i siedzieliśmy z samymi w samych stolikach. A czemu mnie tam nie było? A trzecie, to... Trzecie jest najfajniejsze, że z kapustą. Wszystkie najfajniejsze rzeczy się dzieją z kapustą. Dzięki. Okej, okay, nie, no żart. Jak byłyśmy pijane, to jest taka pizzeria obok kapusty i postanowiliśmy zamówić pizzę na inny adres. I potem dzwonili do nas i my mówiliśmy, że to tam, a ten gościu mówi, że przedziernika tam nie ma, nawet światła się nie świeciły, a my mówimy, no proszę wejść, otwarte. A gościu tam wchodził i nie mógł otworzyć drzwi. Koniec historii. To było kłamstwo. Tak. Cholera! Jak byłam na koncercie Dody, to byłam przy samej scenie, i na przykład jak ktoś tam wchodził na scenę czy coś, to od razu ochrona brała, bo nie wolno było. I wiesz, wywalała ich i strasznie to przestrzegali. I akurat ja, bo byłam mała, siadłam sobie na scenie i nic mi nie zrobili. I nawet Doda do mnie podeszła i tak przy mnie klęknęła.
i tak wszyscy ją dotykali, nie? I ja tak, co mam zrobić? No to dotknęłam ją w kolano. Jak byłam na koncercie Dody... O, to wszystko z Dodą? Nie. Jak byłam na koncercie Dody, stała przy brzegu sceny, śpiewała i dała mikrofon, żeby cała widownia śpiewała. I nie wiem, jak to się stało, miała obcasy, ale przewróciła się ze sceny. Akurat przy tym. Miała też strasznie ciężki strój, więc myślałam, że to. I karetka ją wzięła i był już koniec koncertu. Już nie wróciła na scenę. I trzecie, byłam na koncercie Ich Troje. A, wiedziałam! No. Czułam, że dasz inny koncert. Byłam na koncercie Ich Troje. W szczycie ich kariery, jak byli tacy mega sławni. Błaza. Tak. I było tysiące ludzi. W życiu nie widziałam tyle ludzi na czymkolwiek. I ja podeszłam na scenę i śpiewałam do tych tysięcy ludzi. Drugie kłamstwo. Które to było drugie? Z tym, że spadła. Skąd ty to wiesz? Ich Troje, to mi mówiłaś... Milion razy. No dobra, milion razy. Naprawdę? Tak, cały czas. Było tysiące ludzi i śpiewałam do tych tysięcy ludzi. To po prostu... Jak byliśmy w gimnazjum na Zielonej Szkole w Łebie, to wtedy była Angelika Zając też z nami. Okej, okay, Andziax. No, tak. I na koniec Zielonej Szkoły postanowiliśmy zrobić taki jakby transparent, taki z płótna. I napisaliśmy tam coś tam, dziękujemy za jakiś wyjazd, czy coś takiego, już nie pamiętam, co tam było dokładnie. No tak, to było pierwsze. A że zrobiliście transparent? Tak. Drugie... A to było ciekawe. W drugim dniu gimnazjum... Drugi dzień po rozpoczęciu gimnazjum wylądowałam na policji i pierwszy raz składałam swoje zeznania. Trzecie jest takie, że w zimie mieliśmy taką koleżankę, której tak średnio lubiliśmy. No i ona siedziała na parapecie na korytarzu i taki jeden chłopak rzucił w nią śnieżką. A inna koleżanka to nagrała i puściła na Facebooka. No i ja to polubiłam z taką Majką i potem wezwali tego chłopaka, który rzucił w nią śnieżką, tą dziewczynę, która nagrała ten filmik i nas, że polubiliśmy ten filmik, do sekretariatu i musieliśmy sprzątać szkołę. To mi opowiadałaś już nieraz. Tak? Tak. Pierwsze było, że transparent, a drugie, że dwa dni po rozpoczęciu gimnazjum składałaś zeznania na policji. Składałaś zeznania, ale na pewno nie dwa dni po rozpoczęciu, więc to jest kłamstwo. Nie. Jak? No, przegrałaś! Jak? Przegrałaś! Już drugi poszłaś na policję? Przecież myślałam, że ty nie chciałaś, jeśli cię wzywali. No tak, na drugi dzień. Jak byłam mała, moja przyjaciółka, Klaudia, którą zresztą wy znacie, ty znasz, to my się zawsze kłóciłyśmy, nie? Ona na przykład raz mi wyrwała włosy. To słyszałaś w tej historii. I raz mnie przewróciła, właśnie byłyśmy na polu i przez przypadek mnie przewróciła i spadłam o płot. I uderzyłam się w tym miejscu. Tak mi strasznie krew leciała i mało nie trafiła oko. I przez ileś tam tygodni musiałam chodzić właśnie z takim wielkim plastrem i wszyscy myśleli, że ktoś mnie pobił. Drugie. Moją chrzestną miała być moja kuzynka z Nowego Jorku, ale ona się panicznie boi samolotów. Myślałam, że będziesz dzieci. Panicznie się boi latać samolotami. Moja kuzynka. Tak. I już była po rozprawie, już kupiła bilety i już siadała... Po odprawie. Po rozprawie. Widzicie, co robi studiowanie prawa z człowiekiem? Po rozprawie. Ona była po rozprawie i wsiadała... Po odprawie! Ona była po rozprawie i wsiadała do samolotu i dostała takiego ataku paniki, że... Że wysiadła? Że wysiadła już, jak wsiadała do tego samolotu i nie przyleciała i nie była moją chrzestną i w ostatniej chwili ktoś się... Tak, jak odszukać przeznaczenie. Wysiadł z samolotu. No, to tak, tak. I trzecie, jak chodziłam na angielski, to miałam takiego nauczyciela z angielskiego i graliśmy w koło fortuny. I ja przegrałam najgorsze i musiałam
musiałam wąchać jego buta i tak nastawiał mnie i ja tak się darłam z moją koleżanką. Co? I coś mu wypadło z tego buta. I on był w ogóle modelem w chińskiej gazecie i jak pojechał do Chin, to co? Poszedł do restauracji i pokazał co chce, zjadł to i jak już zjadł, to pani mu powiedziała, że to był pies. Jakie było pierwsze? Klaudia. Że co? Aha, że się przewróciłam. Drugie kłamstwo. Czyli które? To o tym samolocie. To jest prawda, tak? Czyli jest remis. Nie, przegrałaś. Przegrałaś. Nie chcesz wiedzieć, które jest kłamstwem? No, chcę wiedzieć. To z Klaudią. A to o tym psie to słyszałam. Za dużo rzeczy ci mówię, naprawdę. Dwa nie zgadłaś, a ja nie zgadłam jednego. No to przegrałaś. Jednego? No. No dobra. Idę po tą Srinacza! Czemu nie uwierzyłaś tego szampona? To było głupie. Czy każdy challenge na swoim kanale muszę przegrywać? Przegrywasz? Tak. A biedna! Złych sobie przeciwników dobierasz. Wszystkich moich przyjaciół, widzicie? I czyli jestem najlepszą przyjaciółką. Okej. Okay. Ale super. Ale taka porządna, kopiasta. No na pewno! Jak to powąchasz, to umrzesz. A co dopiero jakbyś to miała zjeść? Wiesz co tu jest napisane? No. Cing ciang ciang minimize! Uwaga, bo umrzesz. Jest jakiś znak, że nie powinnam tego robić, ponieważ zapełniły nam się wszystkie karty. Pokazuje, że są pełne. Próbowałam już wszystkie i nie działa, więc musimy nagrać tą końcówkę telefonem, ponieważ nie jestem osobą, która gdzie więc dlatego ta zmiana jakości. Pachnie pięknie. Widziałam trochę na język, trochę pali. 3, 4 A! O Boże! No pąknij! O, czekaj, jeszcze zliżę. Ja, zjadłaś to! Wszystko zjadła! Żyjesz? Język mnie boli. Zaraz się popłaczesz. Widzicie te oczy? Update, Nicole żyje, jeszcze żyje. Czerwona się zrobiłaś. I oczy ci podeszły czerwone. Kurwa. A? Widzisz to? Wypaliło widzę. Mi. Kurde. O Jezu. Wypaliła aż mi masz język. Rany. Mam nadzieję, że wam się podał pierwszy filmik z Anią. Przepraszam, jeżeli był bardzo długi, bo mam materiału chyba z 2 godziny. Na pewno wam się nie znudził. No. Z nami. Hello! Prosimy o kciuki w górę. Tak, dużo kciuków w górę. Żeby Ania wróciła. Więc zachęćcie ją kciukami w górę. Będzie czytać wszystkie komentarze, więc bądźcie mili. Będę odpowiadać. No. I co? Było my super. My idziemy... Nagrywać snapy. Idziemy nagrywać snapy. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Dzięki wielkie. Super było. No. Do zobaczenia. Pa! Żartuję. Tak muszę wspierać. Żartuję, okej? Okay? Cała ta gra jest żartem. I na koniec moim wielkim żartem jest to, że to jest żart. Okej? Okej.